To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj książka pod tytułem Złoty Pociąg i inne największe zagadki historii sztuki w Polsce. Wydawca Znak Motikon ze mną Staś. Cześć! Hej. No słuchaj, e, historia z Złotego Pociągu i nie tylko. Przybliż, może młodym czytelnikom. O co biega w ogóle w tej książce? W tej książce mamy detektywkę fiszkę, która prowadzi dwa życia. Yy, w jednym to jest za dzień i yy, 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 oprowadza ludzi po muzeach, jest taką historyczną przewodniczką, a, yy, a potem po skończonej pracy staje się detektywką fiszką z rowerem, z wielką torbą i rozwiązuje największe zagadki i odnajduje największe skarby Polski. Dokładnie. Wkraczając w świat historii i dzieł sztuki, e, jakie tutaj są zagadki? Powiedz tymi, bo są to na faktach przypomnijmy, tak? To nie są jakieś tam wymyślone, tylko to są rzeczy, które faktycznie się zdarzyły. Tak, jest tutaj. Mamy tutaj zagadkę złotego pociągu. Jak zgubić Duży Pokój, czyli bursztynowa komnata, niki chłodzie, fałszywki i wiele, wiele, wiele więcej. Zawsze dla mnie było smutnym faktem to, jak rozgrabiono polskie dzieła sztuki, w tym na przykład portret młodzieńca. Bardzo, bardzo wartościowe dzieła. Tak, to bardzo wartościowe dzie dzieło, które było w rozdziale Kradzież Rafaela, gdzie jest As. A kto y, dokonał tych kradzieży? Niemcy. Podczas II wojny światowej y, Niemcy sobie po prostu te dzieła sztuki grabili. Y, no i na przykład tam y, Hitler y, grał o to. W sensie tak grał, tak w cudzysłowie, bo oni o to nie grał, tylko sobie po prostu tak dosłownie wyrywali to z rąk. Znaczy, tak, jest oczywiście taka wzmianka, że na przykład Hitler y, z Geringiem, z Hansem Frankiem i innymi grali w karty na przykład te obrazy. To słuchaj, zagrajmy w pokera, który obraz będzie mój. No tak. Y, no, a tutaj sobie y, podstępami tam zabierali te obrazy. Aż w końcu dochodziło do tego, że musieli potem uciekać i gdzieś im obrazy wypadały, albo nie wiem, musieli zakopać gdzieś. Czy ty wiesz, jaki szacunkowo liczy się straty w dziełach sztuki w Polsce związane z II wojną światową i grabieżą przez Niemców? No, wielkie, no bo z Polski ogółem wszyscy skradli nam aż 63 tysiące dzieł sztuki. To jest dużo, czy mało? No, to jest ogromna ilość takich wartościowych. To ci powiem więcej. To są rzeczy bezcenne. Tego się wycenić jest to bardzo trudno. To są dzieła, które powinny być polskie, powinny być w Polsce cieszyć oko, e, być w, muzeuch, w muzeach, natomiast są pewnie gdzieś po świecie rozsiane w rękach prywatnych właścicieli. No jest to smutne. E, ale wracając do książki. E, słuchaj, e, która z tych zagadek hmm, najbardziej Ci się podobała i była taka niezwykła, tajemnicza? E, no najbardziej mi się podobała e, Nikifory Fałszywki. To było o tym, że do tej fiszki zadzwonił pewien mężczyzna i ją nękał tym, że on sobie kupił za 200 zł obraz Nikifory, czyli takie obrazki narysowane przez Nikifora, takiego malarza. No i właśnie, że tam, że za 250 zł dam Nikiforę prawdziwą. No i ten pan kupił, tak opowiadał i się okazało, że to była fałszywka. I jak sobie z tym poradzić? No i ta fiszka prowadzi tutaj śledztwo, sprawdziła. I nikifory nazywa się to tak, dlatego że Nikifor, Nikifora obrazki były tak rozpoznawcze, no bo no tam na jakimś pudełku od zapałek, na desce jakiejś, na wszystkim po prostu sobie malował takie małe obrazki. Yy, no to były tak rozpoznawalne, że właśnie zaczęto takie obrazki nazywać nikiforii. Mhm. Mm Doszło do rozwiązania, nie powiemy jak. Natomiast co mi się podoba, książka przede wszystkim przybliża historię, trochę można poznać sztuki, trochę kultury. Gdzieś tam to wszystko jest spójnie zawarte w tej publikacji. Tak, to bardzo, że z tego nauczyć różnych dzieł sztuki też może zapalić do szukania. Takiego skarbu jakiegoś, na przykład. Bądź też odwiedzenia muzeum, żeby zobaczyć takie dzieła. Mm, Okej, okay. a w środku jak książka ilustracji Ci się na przykład podobały? Tak, ilustracje duże, kolorowe, tekst mamy czytelny. Właśnie tutaj sobie można łatwo poradzić z czytaniem. Są też takie krótkie yy, ciekawostki, które na, na temat jakiegoś dzieła lub artysty. To jest fajna pozycja? Tak, myślę, że tak. Ja myślę, że jest strzałem wdycha. Bardzo fajnie przedstawiona sztuka dla dzieci w formie detektywistycznej opowieści. Z wątkiem historycznym polecamy? Polecam wszystkim głodnym wiedzy o takich dziełach sztuki, artystach, jak na przykład Nikifor i Wiele, wiele więcej skarbów. Tak jest, trzeba dzieci ukulturalniać. <głos> <głos> Dziękuję Ci za wywiad, trzymaj się ciepło. Proszę bardzo, pa.